Cześć, nazywam się Michał Posyniak, jestem konsultantem systemu Dynamics na Business Central w firmie Intersys. W dzisiejszym odcinku z serii Out of the Box chciałbym skupić się na kilku wprowadzonych zmianach w module projektów w ramach najnowszego wydania wersji Business Central 24. Zmiany te mogą mocno ułatwić pracę użytkowników w module projektowym, a także pozwolą zaoszczędzić czas w ramach wykonywania codziennej pracy. I w tym odcinku chciałbym zaprezentować dokładnie dwie z takich zmian. Jest to fakturowanie nabywcy na kilka projektów jednocześnie oraz archiwizacja projektów. W przypadku fakturowania nabywcy na kilka zleceń jednocześnie, gdy tworzymy dla jednego nabywcy wiele zleceń i chcemy wystawić do nich fakturę, system Business Central w najnowszej wersji ułatwia nam to zadanie za pomocą tak naprawdę kilku kliknięć. Aby wystawić taką fakturę, musimy przejść sobie na listę projektów, które mamy utworzone w systemie i upewnić się, że kilka projektów mamy wystawionych na jednego nabywcę. W moim przypadku będzie to nabywca o numerze 20 000, czyli Trey Research. Jak widzimy, na zleceniu mamy tutaj wypełnione dane o tym nabywcy i po upewnieniu się, że mamy kilka takich projektów w systemie utworzonych, możemy przejść na listę faktur sprzedaży. Tworzymy sobie nowy dokument. Wybieramy sobie nabywcę o numerze 20 000 Trey Research. Dane w nagłówku zostały uzupełnione automatycznie i możemy sobie przejść do pobrania wierszy planowania projektu. W karcie wiersze wybieramy sobie funkcję pobierz wiersze planowania projektu i system przenosi nas do nowego okna, gdzie widzimy wszystkie linie wiersze planowania projektu, które możemy dla danego nabywcy zafakturować. Możemy tutaj sobie wybrać więcej tych linii lub wszystkie. W moim przypadku wybiorę sobie wszystkie wiersze. I zatwierdzając przyciskiem OK, widzimy, że wiersze projektów przeniosły nam się na fakturę. Tak przygotowany dokument możemy sobie zaksięgować i otworzyć zaksięgowaną fakturę. Jak widzimy, wszystkie dane przeniosły się na zaksięgowany dokument. Drugą zmianą, którą chciałbym Państwu zaprezentować, jest to możliwość archiwizacji projektów w systemie Business Central w wersji 24. Ponieważ dany projekt może ewoluować i mocno zmienić się w porównaniu do pierwotnej koncepcji, taka możliwość archiwizacji zapewnia kontrolę nad danymi projektu oraz poszczególnymi wersjami w całym jego cyklu. I możliwość archiwizacji jest dostępna podczas wykonywania kilku akcji, takich jak na przykład zmiana statusu lub usunięcie dokumentu, wydrukowanie takiego projektu lub zaksięgowanie faktury dla projektu. I aby ustawić archiwizację w systemie Business Central, musimy przejść sobie na ustawienia projektów i w kartce z archiwizacją mamy dostępne do wyboru trzy opcje: nigdy, pytanie i zawsze. Opcja nigdy mówi nam o tym, że wersje projektów nie będą archiwizowane. Opcja z zapytaniem informuje nas o tym, czy system będzie nas informował o tym, czy chcemy zarchiwizować daną wersję projektu przy wykonywaniu jednej z wymienionych wcześniej akcji. Lub opcja zawsze, wtedy system automatycznie tworzy nam wersję archiwalną projektu. Ja w moim przykładzie posłużę się opcją zapytania i przejdę sobie na jeden z projektów, które mamy utworzone w systemie. Jak widzimy, w nagłówku mamy też pole z numerem archiwalnych wersji. W przypadku projektu z numerem 20 na razie tych wersji mamy 0, ale w momencie, w którym zmienię sobie status zamówienia z otwartego na ofertę,
System pyta nas, czy chcemy dokonać archiwizacji projektu z numerem 20. Zatwierdzamy sobie i mamy tutaj potwierdzenie, że projekt został zarchiwizowany. I jedną z możliwości sprawdzenia zarchiwizowanego projektu jest przejście na archiwum projektów. Mam sobie tutaj wersji archiwalnej projektu 20. I tutaj mamy dostępną archiwalną wersję tego projektu. Możemy również, wracając na kartotekę projektu, dokonać takiej archiwizacji ręcznie, w momencie, w którym zaznaczylibyśmy sobie na ustawieniach projektów opcję nigdy. Wtedy projekty nam się nie archiwizują, jednak użytkownik za pomocą wstążki akcje, funkcję archiwizuj projekt może dokonać takiej ręcznej archiwizacji. System znowu pyta nas, czy chcemy zarchiwizować taki projekt. Klikamy sobie tak. Znowu informacja o tym, że projekt został zarchiwizowany i widzimy, że tutaj w polu z numerem archiwalnych wersji mamy już dwie takie wersje. I klikając w tą liczbę, możemy sobie przejść już do widoku archiwalnych wersji z założonym filtrem na projekt numer 20, który właśnie archiwizowaliśmy. Jak widzimy, zmiany, które właśnie zaprezentowałem, mogą mocno przyczynić się do usprawnienia pracy użytkowników i zaoszczędzenia czasu przy wykonywaniu pracy nad projektami. Tak więc w dzisiejszym odcinku serii Out of the Box to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam również do odwiedzenia naszego bloga, gdzie mogą Państwo obejrzeć pozostałe wpisy z serii Out of the Box, a także do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki. Cześć.